Dorota z Rolnika urodziła, jedno zdjęcie Waldemara i Fani w euforii, rozpoczęła się 15. edycja programu Rolnik szuka żony. Fani z niecierpliwością oglądają i komentują na bieżąco kolejne odcinki. Jednak poruszenie w sieci wywołało nowe zdjęcie jednego z uczestników poprzedniej edycji. Dorota urodziła, Rolnik szuka żony hitem TVP. Program Rolnik szuka żony to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Jego popularność wynika z kilku czynników. Przede wszystkim, serial ten opowiada o uniwersalnym pragnieniu miłości i stworzenia rodziny. Widzowie z przyjemnością śledzą losy samotnych rolników, którzy poszukują swojej drugiej połówki. Dodatkowo program pozwala nam zajrzeć w świat polskiej wsi, który dla wielu mieszkańców miast jest wciąż tajemniczy i fascynujący. Dzięki temu możemy poznać zwyczaje, tradycje i wartości ludzi żyjących na wsi. Sukces Rolnika szuka żony to także zasługa autentycznych emocji, które towarzyszą uczestnikom programu. Widzowie są świadkami wzruszających momentów, pierwszych randkach, a także niełatwych decyzji, które muszą podjąć bohaterowie. Program pokazuje, że miłość nie zna granic i może pojawić się w najmniej oczekiwanym miejscu. Co więcej, Rolnik szuka żony to także doskonała odskocznia od codziennych problemów. Dzięki temu programowi możemy oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat pełen ciepła, humoru i pozytywnych emocji. Mimo zakończenia poprzednich sezonów, widzowie dalej z chęcią obserwują losy rolników i ich życiowych partnerów, na przykład Waldka i Doroty. Dorota i Waldek, uczestnicy 10. edycji programu Rolnik szuka żony, przeszli niezwykłą metamorfozę swojego związku. Choć początkowo ich drogi wydawały się rozejść, gdy Dorota zdecydowała się opuścić gospodarstwo Waldemara, los miał dla nich inne plany. Szybko okazało się, że uczucie, które rodziło się między nimi, było zbyt silne, by je zignorować. Dorota, poddając się głosowi serca, postanowiła dać Waldemarowi drugą szansę. Dziś są szczęśliwą parą, która z niecierpliwością oczekuje narodzin swojej pierwszej córeczki. Malutka ma przyjść na świat już w październiku, a przyszli rodzice intensywnie przygotowują się do tego wyjątkowego wydarzenia. Dorota z wielką radością kompletuje wyprawkę dla swojej pociechy, a razem z Waldemarem urządzają uroczy kącik dla dziecka, w którym dziewczynka będzie mogła bezpiecznie rosnąć i się rozwijać. Dorota z Rolnik szuka żony urodziła, starsi bracia z niecierpliwością wyczekują momentu, gdy powitają na świecie swoją siostrę, a Waldemar postanowił podzielić się swoją radością w wyjątkowy sposób. Na jego profilu pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym trzyma w dłoniach maleńki fotelik samochodowy, jakby chciał pokazać światu, że jest już gotowy na tę nową rolę w życiu. Czy to zdjęcie może sugerować, że nowy członek rodziny jest już z rodzicami na świecie? Ma też na sobie t-shirt z wymownym napisem, najlepszy tata. Fani masowo dopytują w social mediach, czy rodzina się powiększyła, ale jeszcze nie ma odpowiedzi. Pozostaje czekać na oficjalne wieści.